piątego kroku, to ja już tam parę razy już mówiłem, że ja jako sponsor nie chcę słuchać od podopiecznego tych uraz i tych jego win z ósmego kroku, które są dla niego bardzo trudne, nie? Bardzo ciężkie. Nie? Które ja nie czuję się odpowiednią osobą, która by przejmowała takie różne historie, ponieważ jestem tylko alkoholikiem. Ja nie jestem ani spowiednikiem, ani lekarzem, ani jakimś tam terapeutą, że mam dochować tajemnicy. Ja mogę w każdej chwili ruszyć, zapić. Może to, co powie podopieczny, może wyjść od niego, albo nie będzie na mnie, tak już się spotkałem, że sponsor wysypał swojej żonie, żonie podopiecznego i podopieczny śpi w samochodzie, bo żona go do domu nie chce wpuścić. Także ja jestem tak wychowany 20 parę lat temu. Felek mi powiedział, mówi, znajdź sobie spowiednika, bo ja nie chcę słuchać tych twoich historii, nie? I później ja to zawsze wspominam w rodzinie z Soprano, to jest fakt autentyczny, jest taka sytuacja, jak podobieżny w hotelu strzela do pijanego sponsora. Chris, bratanek Soprano. A poza tym ja mam powiem, też o tym mówiłem, w więzieniu kiedyś w Iłamie było coś takiego, że ktoś coś tam powiedział o sobie. I ja zobaczyłem, że nie jestem w stanie tego udźwignąć, nie? Co ten facet powiedział mi o sobie. Nie? I chociaż bardzo wiele osób przeprowadziłem przez cały program, to ja zawsze przy tym piątym kroku i przy ósmym mówię, że są inni lepsi spowiednicy ode mnie. Ja nie nalegam, żeby on to wszystko walił. Jakie jest moje doświadczenie, nie? Jako podopiecznego? Ja jak to zrobiłem z Felkiem, to poszedłem do, mi kazał, polecił takiego jezuitę. Ten jezuita po 10-15 minutach wyrzucił mnie z konfesjonału. I ja tego piątego kroku nie zrobiłem i po 15 latach zapiłem. Natomiast teraz ja ten krok też tak zrobiłem ze sponsorem, że przeczytałem mu prawie tam kilkanaście stron z tego zeszytu, ale te trudne rzeczy, no niestety napisałem na kartce, spaliłem, nic mi to nie dało. Później powiedziałem to wreszcie księdze, którego nie widziałem, on mnie nie widział. Byliśmy w konfesjonale i powiedział mi, Bóg powołał większych rzeźników na swoich apostołów. Idź, niech rzeź więcej. Ja się rozpłakałem. Ja wam powiem tak, ja poczułem ulgę, jak czytałem obecnemu sponsorowi te swoje rzeczy, które mogłem przeczytać i poczułem ulgę w tym konfesjonale, aż się popłakałem. Nie? Natomiast co chcę powiedzieć? No jestem dość długo w tej wspólnocie i to, co obserwuję, nie mogę tutaj mówić imieniami czy tam tym, ale więź jest bardzo trudna, jeśli ktoś wypali wszystko osobie, drugiej osobie i ta osoba nieraz nie jest w stanie tego przyjąć. Nie? I ja mam na przykład taką sytuację, że ktoś jednak coś mi chciał powiedzieć i słuchajcie, i ten człowiek unika mnie. Nie? O, przypływie tego, no, że wali wszystko, tak jak to
na komendzie milicja kiedyś jak przesłuchiwała. Wal do wora wszystko na razem, to będziesz miał złącz i jest. A nie tam później ci się będzie odkrywać. Niestety jest to bardzo trudny krok. Dobór tej osoby powinien być przemyślany. Nie? I ja jestem zwolennikiem, że sponsorowi oczywiście jest wiele rzeczy, no, które można przeczytać, które można powiedzieć nawet na meetingu. Nie? Można powiedzieć poszczególnemu alkoholikowi, ale słuchajcie, to co widziałem, jak no, ja myślałem, że ja jestem w stanie zaufać swoim dzieciom, nie? Ale nawet swoim dzieciom okazało się, że nie mogę zaufać. To co dopiero ja obcemu człowiekowi jestem. Ja jestem tyle lat, że tutaj z niejednym się łapałem, kłóciliśmy i tak dalej. Nigdy się nie pokłóciłem z Felkiem i on mi to zawsze przypomina. Ale nie mówiłem mu o wszystkich rzeczach. Jestem ci wdzięczny za te prawie 40 lat, że nigdy się nie pokłóciliśmy. Nigdy. Nigdy. I to samo jest z obecnym moim sponsorem, chociaż mamy odmienne całkowicie zdania. Bardzo nasze rozmowy nieraz długo trwają, ale jest wzajemny szacunek. Nie? I to się liczy. I powiem wam, oczywiście tak jak tutaj Jurek wspomniał, im głębsze są moje tajemnice, tym trudniej jest wytrzeźwieć. Nie? Ja się z tym całkowicie zgadzam, nie? Ale ja spotkałem takich ludzi, którzy pod Bogiem palnęli takie rzeczy na meetingu pod wpływem chwili i później więcej już się nie pokazali na tym. Naprawdę słyszałem już przez te wszystkie lata takie rzeczy. Kiedyś ktoś powiedział, no ja jeszcze nie słyszałem, że ktoś kogoś zabił na meetingu. Nie, to jest normalne. Tyle razy to było i słuchajcie, i później nawet ten, co mówi, nie jest przygotowany na to. Ja sam nieraz, jak mówię na meetingu, mówię, po co to powiedziałem? Za daleko mi język poszedł. Za daleko. Kogoś oceniłem, skrytykowałem. Osądziłem. A nie mam do tego prawa. Ale ten program mnie uczy jednej rzeczy. Ja nie jestem osobą doskonałą. A jak nie jestem doskonałą, to jakie ja mam prawa brać czyjeś tajemnice? Takie tajemnice, no, które doprowadzają do tego, że człowiek staje się alkoholikiem. No bo alkoholikiem się nie staje od tego, że napiłem się wódki, o jakie nowe, to będę sobie ją pił. Nie. Alkoholikiem się staje, bo jest ból istnienia. Dlatego ja, jak i wielu innych, po wielu latach trzeźwości, mamy depresję, niektórzy wracają do picia, a niektórzy idą się powiesić po prostu. Tak jak wielu moich przyjaciół po 20 latach nie picia. Nie widząc rozwiązania, nie, swoich problemów. Także jest to bardzo potrzebne. Ale osoba, której to powierza, powinna być naprawdę przemyślana i dobrana. I najlepiej, jak jest to osoba, której w ogóle nie znam, ona mnie nie zna. Drugie, duchowna. No i trzecie, lekarz. Lekarz też ma tajemnice, których nie może wręcz ze względów zawodowych ujawnić. Jest to pewien ten. A drugi alkoholik, i ja już, no nie będę dywagował, ale samo to, że się można pokłócić, nie?
I ja wiem po sobie, nie? Ja jak nie piłem 15 lat, no, naprawdę uważałem się, że jestem dobrym człowiekiem. Przecież jak zapiłem po 15 latach, stałem się jeszcze gorszym skurwysynem niż byłem. Nie? Ja już wtedy się nie bałem. Nie? Ja nie miałem żadnych zahamowań. Nawet ci, co mnie znali za A, to mnie unikali. Nie? Jak ja grałem gdzieś tutaj, to oni spierdzielali nawet w tym przejściu w metrze. Nie? Szli na górkę, to drugą stroną ściany tam szli, mało co w tą ścianę nie weźli, aby tylko nie przejść koło mnie. Tak to jest, no. I to są to oczywiście moje doświadczenia. Każdy może mieć inne.